Cześć wszystkim, jak się macie? Z tej strony Michał i witam was w kolejnej sesji z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny na komputery po polsku. Tylko że z polskimi napisami, bez polskiego dubbingu. Cóż, ostatnim razem doszliśmy sobie właśnie do zakazanego korytarzu, gdzie jak widzicie mamy tutaj pana Filcha oraz Mrs. Norris, czyli panią Norris. I sprawdzę, jak to się ładnie nagrywa. Ładnie się nagrywa. No, jak widzicie, mamy na sobie pelerynę niewidkę, czyli po prostu pelerynę, która powoduje, że jesteśmy niewidoczni. I w momencie, kiedy celujemy, jakby jakiś czar robimy, no to wtedy jesteśmy widoczni. Dzisiaj prawdopodobnie może skończymy gierkę, co byłoby oczywiście fajne. No, patrzcie, Filch sobie przeszedł przez bibliotekę i myśli, że on jest nie wiadomo jak sprytny. Ogólnie to muzyka, która przed chwilą się włączyła, to była muzyka z Challenge Betty Borta, czyli po prostu z wersji na PS1. Zresztą mój ulubiony soundtrack, ponieważ tutaj już niejednokrotnie on sobie leciał. I mamy tutaj drzwi, które są zamknięte, zablokowane. No i też jest w ogóle fajnym elementem to, że Harry po prostu wypowiadając czary mówi tak, wiecie, szeptem. Co oczywiście jest jak najbardziej spoko, ponieważ pokazuje, że jakby to można było powiedzieć. Well, we are in trouble now, aren't we? No, to tylko pokazuje jakby, że jest to dosyć tak fajnie realistycznie zrobione. No, a ja niestety dałem dupy. Nieironicznie mówiąc, to bardziej jakby podobała mi się wersja tego poziomu w wersji na PS1. W sensie, przynajmniej na chwilę obecną, bo tam mieliśmy, wiecie, przeszkody takie pokroju pani Norris i tak dalej, a tutaj jedyne na kogo musimy uważać to na Filcha. Ciekawe, czy w tej wersji też będzie pani Norris jako przeszkoda. Tu już widzę, że sprawę gra postawiła jasno, że będziemy musieli tutaj sobie flipendo odblokować. Tia, Filch. No, chroń tutaj odblokowanych drzwi. No i dobra, leć tam se. Leć se, frajerze. Kurde, ja i tak przecisnę się. I tak mnie nie zobaczysz. Tfu na ciebie. O, widzicie, mamy książkę zapisu. On w sumie przechodzi przez fajne przejścia, a my przechodzimy tylko przez drzwi. Tak szczerze. To jest nie fair, to jest niesprawiedliwe. Dobra, on se tutaj chodzi. Tutaj mamy kudeczkę. Jezus Maria, on wydaje takie odgłosy, jakby to był Gollum z Władcy Pierścieni, co nie? Bez kitu, on jest jakiś kurde popaprany, to jest jakiś kurde psychoporąbaniec. Jeżeli mam być szczery. Dobra, ja rozumiem, że ty strzeżesz Forbidden Corridor, czyli zakazanego korytarzu. Ale już bez przesady. Now, how can I get up there? A ty, Harry, to też jesteś ćwierć mózg, ponieważ możesz się normalnie dostać tam. Nie rozumiem kompletnie takiego. Jak ja mam się tam dostać? No, nie widzisz, jak możesz się dostać? Tak się możesz dostać. Więc proszę mi tutaj nie pyskować, tylko się słuchać. O, tutaj widzicie? Coś się zbugowało. Tam jest powłoka z tego, z Lumos. Coś tutaj też mamy. No one gets past Argus Filch and makes a fool of him. Argusa Filcha, ta. Fajne imię, Filch. Argus. To widać, że kurde, w podstawówce kręcenie wora było za takie imię. Takie tam.
takie tam moje luźne żarciki, nie żeby coś. Now, how can I get up there? No one gets past Argus Filch and makes a fool of him. I'll catch you, and when I do, you'll regret it. Now, how can I get up there? No one gets past Argus Filch and makes a fool of him. Ja pierdzielę, który to już raz on mnie widzi. Dobra, jakoś udało mi się tam uciec przed nim, ale kurde, ile razy musiałem przed nim uciekać, to już w ogóle głowa mała. Dobra, jesteśmy teraz tutaj. Tam się drzwiczki nam odblokowały. Ten oczywiście się musi głupio cieszyć. Serio, on jest dosłownie psychicznie chory. Ja już nawet tutaj nie mówię o jakimś tam... Serio, naprawdę, ja pierdzielę. No kurde, ile razy ja będę tutaj przez niego przechodził, no. Weźcie się ogarnijcie już. Proszę. Come out wherever you are. Now, how can I get up there? Come out wherever you are. No i jesteśmy z powrotem w miejscu, gdzie powinniśmy być. Cały czas nie mogę dokończyć moich myśli, ponieważ ten kurde złamas musi mnie ciągle widzieć. Powiem wam szczerze, krótko i na temat. On jak dla mnie jest po prostu psychicznie chory. Dosłownie, on ma syndrom tego. No znowu to samo. No dobra, jestem z powrotem, bo cały czas mi kurde ten złamas przerywa i nie mogę dojść do skutku i do zdania końca. Więc powiem krótko i na temat. Jak dla mnie, on zachowuje się jak Golum z Władcy Pierścieni, chociażby przez tą podnietę, przez takie dosyć psychiczne zachowanie. Serio, bo on się nie zachowuje normalnie. I nikt mi nie powie, że to jest normalne. Obserwuję cię. Spieprzaj. Dokładnie. Dobra, on idzie teraz tędy. My się chowamy. I czmychniemy. Dobrze. I w taki oto sposób ucieczka przed nim jest lajtowa. I to dosłownie. A tutaj się nic nie odblokuje? Lol. Myślałem, że tutaj też się coś odblokuje. Dobra, może trochę przesadzam. Poziom jest jako tako w sumie spoko. Nie mam jakby nic do zarzucenia dla tego poziomiku. Może jedyne, co mnie w tym poziomie denerwuje, to że wydaje mi się, że poza właśnie takimi rzeczami nic szczególnego się nie będzie tutaj działo.
Bo jednak wbrew pozorom w zakazanym korytarzu w wersji na PS1 miałeś tą możliwość, że miałeś jakby całe to przejście z peleryną niewidką i była ta pani Norris, która była jakby dla ciebie przeszkodą, a tutaj to tak jakby bawisz się tylko z Filczem. Byłem cicho właśnie między innymi przez tą muzykę, która teraz leciała. Jest to bardzo charakterystyczna muzyczka, która w wersji na PS1 leciała tylko wtedy, kiedy zakładałeś pelerynę niewidka. Bardzo ją lubię swoją drogą. Dobra. Co my tutaj mamy? Tu się zamknęły, czyli Filch już nie przyjdzie. Dobra, przejdzie sobie. Zapominam, że on przecież ma te tajne skrytki. Zapominam o jego tych tajnych skrytkach, sorry. Dobra. No i teraz nam spiralne schody się utworzyły. Tam jest kolejny gargulec z Lumos. Dobra, czyli już wiem mniej więcej, na czym polega zadanie w tym poziomie. Wydawało mi się na początku, że będzie on trochę trudniejszy, no ale... Cóż. Pozory mylą, jak to mawiają. Nam już i tak do końca gry nie zostało dużo z tego, co się orientuje, bo już... To jest dobre 3/4 gry za nami. O kurde, a czemu Potter nie doskoczył? Ha? To było trochę dziwne. Okej. A gdzie to nas zaprowadzi? Bo widzę, że tu gdzieś wyżej mamy. No właśnie tutaj. I co tutaj będzie? Ho. Tam na dole coś jest. Mówiłem? Gdybym nie spadł, ominąłbym łatwo kartę. Dobra, sprawdźmy, co to jest za karta. Gdzie ta babka jest? Helga Hufflepuff. Średniowiecze. Nie wiadomo, kiedy się urodziła, nie wiadomo, kiedy zmarła. Współzałożycielka Hogwartu. Jej nazwisko nosi jeden z czterech domów. No to już wiemy, jaki dom to nosi. No i dobra, no to teraz, kurde, zrobimy chyba edyt i lecimy sobie do momentu, kiedy ja wrócę tam. No dobra, jesteśmy z powrotem. Teraz lecimy do góry, bo już nie ma co spadać w dół. Ala Homora, dokładnie. Książka zapisu. Ha, widzicie? Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mawiają. Trochę szkoda, że ten nie ma muzyki peleryny niewidka, w sensie tej, która leciała w trakcie, kiedy rzucaliśmy czarna gargulca. Ale też się w sumie z drugiej strony nie dziwię, no bo skoro cały czas mamy pelerynę niewidka na sobie, to jaki jest sens, żeby ta muzyka w kółko leciała? No co jedynie dlatego, żeby mogłaby tam parę ludzi podenerwować. Ogólnie lokacja graficznie jest fajnie zrobiona i tu mogę już powiedzieć szczerze, że jednak trochę zmienię zdanie. Ta jest ten dobry aparat, jeżeli chodzi o tego typu rzeczy. I wydaje mi się, że ten poziom jednak trochę lepiej się prezentuje niż pierwotna wersja zakazanego korytarzu z wersji na PS1. Znaczy pierwotna, no. Ta, którą oczywiście ja znam. Filch się tu kręci. Filch.
Do you think I'm blind? I'm not letting anyone into that tower tonight. No właśnie nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że wersja na PS1 wycięła tę linię. No ale to też pewnie dlatego, że nie było tej całej wieży w wersji na PS1, tylko była ona w wersji na peceta. Jak zresztą widzimy. Thieves, you'll be banished for this. That could come in handy if I have to distract Filch along the way. Dobra, zróbmy teraz tak. Dobra, stańmy sobie tutaj. I lećmy do góry. Dokładnie, co za frajer. Ron's brother Charlie had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania.